Serdecznie wszystkich witam. Ja się nazywam Wojciech Owczarzak i jestem autorem książki Gliniane Zabytki Wielkopolski, która została wydana w 2020 roku w Fundacji Centrum Inicjatyw Naturalnych, a Fundacja pozyskała na wydanie, czyli na wydruk książki, dofinansowanie z Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Ta książka wygląda w ten sposób, 96 stron w twardej oprawie, zdjęcia kolorowe, rysunki, a ja spotykam się z Państwem po to, żeby opowiedzieć o tym, co w tej książce jest, ponieważ całość książki jest bezpłatna. W styczniu przesyłka książki kosztuje jedyne 20 zł, a cena w niej zawarta jest, ja mówię, bezcenna. Warto, żeby Państwo zobaczyli, co jest w środku. A dzisiaj już na mój piąty live, w zasadzie szósty, bo pierwszy był całkowicie zapowiadający książkę. Całość można zamówić i zobaczyć wszystkie detale odnośnie zamówienia na naszej stronie fundacyjnej www.fundacjamyślnikcin.pl, zakładka publikacje. Zresztą podczas pokazu slajdów, tak jak podczas ostatnich, też będzie wyświetlał się cały czas ten link. A zatem dzisiaj temat, jak Państwo widzicie, o glinie ubijanej, która nazywa się w języku angielskim Rammed Earth. A można też spotkać określenia w języku polskim glinobitki. I tak naprawdę, pisząc tą książkę, odnosiłem się do literatury, która jest obowiązująca w zasadzie od XVIII wieku, obowiązująca, w zasadzie pojawia się w języku polskim określenie glinobitki. Jednak z czasem ta glinobitka zaczęła ewoluować, zmieniać się, ponieważ to techniki powstawały pod rodzaj gliny, jaką wydobywano. I jeśli wydobywana glina była bardziej chuda, czyli nie nadawała się do uszlachetnienia jej, czyli schudzenia, wtedy tworzono takie ściany monolityczne, ubijane, o których dzisiaj będzie mowa, i nazwano je Rammed Earth. A kiedy glina była bardzo tłusta i trzeba było ją odchudzić, schudzić piaskiem i dodawanymi sieczkami różnego rodzaju, wtedy nazywano tę technikę w języku angielskim cob. I w poprawnie pojmowanym jakby nazewnictwie polskim glinobitka będzie się odnosiła do murów z gliny tak zwanej ubijanej i gliny, którą dzisiaj nazywamy glinobitką. I tak naprawdę druga sprawa jest taka, że glina ubijana jest, dzisiaj będzie przez nas analizowana, nazywa się w języku angielskim Rammed Earth, a glina pod postacią, nazwą glinobitki, angielskie cob, będzie omawiana na kolejnej prezentacji. Także przejdę już do prezentacji. Tak naprawdę całość gliny ubijanej to, niezależnie w której, czy Rammed Earth, czy cob, to monolit. Powstały w wyniku warstwowego ubijania w deskowaniach masy glinianej przygotowanej według odpowiednich wskazówek. Po dokładnym ubiciu danej warstwy szalunek jest przesuwany kolejno dookoła budowy. Na powierzchni poziomo zakończonej warstwy szalunek przekłada się na wyższą warstwę. Zaletami tej techniki są szybkość konstruowania, oszczędność drewna, dobra izolacja termiczna i pożarowa oraz trwałość. I tak naprawdę w książce mojej poświęcam tej technice 10 stron, ponieważ budynków w Wielkopolsce zbudowanych w tej technice jest według mnie bardzo mało. A jeśli jest dużo i Państwo o nich wiedzą, to serdecznie zapraszam do podzielenia się tą wiedzą na grupie Facebooku Polska Gliniana, gdzie dokumentujemy
budynki zbudowane z użyciem gliny niewypalanej z całej Polski. I od czego zaczynamy? Ten slajd pokazuje Państwu ścianę. Ścianę w miejscowości Gołębowo w gminie Oborniki. Jest to bardzo duża stodoła, która pochodzi z 1850 roku. Ma już zatem 170 lat. Ta ściana, jak Państwo widzą, ma jedynie drewniany element, który podtrzymuje konstrukcję dachu, a tak naprawdę całość ściany jest wielką, monolityczną konstrukcją, która tworzy cztery ściany tej dużej stodoły. Ona ma kilkadziesiąt metrów długości i około 25 metrów szerokości. Tu można zobaczyć, jakie są rozmiary dachu, który ta ściana utrzymywała przez 170 lat. Co ciekawe, w gminie Oborniki, właśnie w Gołębowie, skąd mamy te slajdy, można tą stodołę wejść, zobaczyć, aczkolwiek jest ona w takim wymarłym zespole pałacowo-folwarcznym, aczkolwiek maszyny są, traktory są i widać, że jest to użytkowane teraz jako stodoła. Tu widzimy po lewej stronie ścianę, która jest wybiałkowana wapnem, ale to zdjęcie pokazuje po prawej stronie odległości i skalę tych budynków. To zdjęcie z kolei pokazuje, że ściana z gliny ubijanej, po angielsku rammed earth, jest ścianą monolityczną, ale głównym jej składnikiem są trzy elementy. Jest to glina, potem są kamienie większe i mniejsze oraz różnego rodzaju wypełniacze organiczne, sieczki słomiane, łęty wyschnięte, grochu, różnego rodzaju inne rzeczy, które były aktualnie dostępne w lokalnie występujących zasobach, czy to wyschnięty wrzos, czy coś innego. Tak naprawdę w tym momencie, przepraszam, że przejeżdżam, ale muszę sprawdzić, co tutaj mi niestety program czasami namiesza. Za co przepraszam, ale kontynuuję. Drugim takim obiektem, który spotkałem na naszej drodze podczas odkrywania budynków z gliny niewypalanej, ja nazwałem ją jedną z młodszych budowli z gliny ubijanej, bo jest z końca XIX wieku. To stodoła w Kowalewku, też w gminie Oborniki. Niestety do środka nie udało mi się zajrzeć, ponieważ ten budynek jest cały czas użytkowany i stoi w obrębie działającego gospodarstwa rolnego. To jest kilkadziesiąt metrów, czy to stodoły, czy obory, ale raczej stodoły, bo nie ma wiewników, która to stodoła stoi nieprzerwanie do dzisiaj. Po prawej stronie widać, że prawdopodobnie dobudówka była wykonana z cegły białej, niewypalanej, ale spójrzmy w detalach. To jest ta strona, gdzie widać ścianę z gliny ubijanej. Tutaj tę ścianę widać z bliska. Co chciałem powiedzieć o glinie ubijanej, to to, że pomimo 100, 150 czy 200 nawet ponad lat, ta glina ma się dobrze na tych budynkach. Kiedy była budowana, była zapewne pokrywana cienką bądź grubszą warstwą tynku wapiennego bądź farby wapiennej, która miała za zadanie przykryć glinę i zabezpieczyć ją od działania warunków atmosferycznych, czyli deszczu, żeby deszcz nie wnikał w ścianę, a jeśli ściana już była namoczona, no to jeśli przyszły mrozy, to potem były spękania. Tutaj jednak widać, że są dziurki i większe czy mniejsze, ale też to pokazać, w jaki sposób ta ściana była skonstruowana. Tu widzimy ścianę szczytową tego samego budynku,
w Kowalewku, która została, nie wiem, czy pierwotnie, czy potem dobudowana z cegły już ceramicznej. Kolejnym budynkiem, który można było spotkać, też w gminie Oborniki, to stodoła sprzed 100 lat, bo początek lata 20. XX wieku w Uścikowie w Folwarku. Tu mamy kolejny raz pokazaną ścianę z gliny ubijanej i rozmiar. To są budynki, które dzisiaj nie powstydziłby się żaden gospodarz, jeśli chodzi o przechowywanie słomy czy maszyn rolniczych. To są wielkie bramy, które do nich prowadzą. To jest 5-metrowa wysokość, nawet 6-metrowa czasami. Tutaj na tym zdjęciu widać dwie rzeczy. Jedno, że do około 3-3,5 metra mamy glinianą, brązową ścianę, a na niej, o dziwo, jest jakby postawiony wieniec z cegły ceramicznej, czyli możliwości przenoszenia ciężarów takiego masywnego muru z gliny ubijanej były naprawdę imponujące. Tutaj widać bardziej w szczególe te trzy elementy. Pierwszy na dole, czyli brązowy mur z gliny ubijanej. Drugi na samej górze, czyli jakby taka podmurówka dodatkowa, jakaś typu ściana kołękowa z cegły ceramicznej. A trzeci element, o którym wcześniej nie wspominałem, to tynk. Tutaj na styku, który został położony, widać, że jest to dzieło rzemieślników raczej z wieku XX, ponieważ jest to tynk cementowy, który najprościej, najzwyczajniej na świecie poprzez lata destrukcji, przez wodę, słońce, wiatr, został po prostu zniszczony. On się odspoił, spękał i zostały takie niewielkie jego resztki. Także widzimy też, w jaki sposób ścianę z gliny ubijanej można zabezpieczyć. Przez to, że te dwa materiały się tutaj jakby odspoiły, widzimy, że ta ściana z gliny ubijanej cały czas jest i trwa. Tutaj mamy całkowicie inny budynek, od którego chciałem zacząć, ale cieszę się, że jest on tutaj w tym momencie. Tutaj można zobaczyć, w jaki sposób elewacja budynku została wymyta, ale tak naprawdę nie została zabrana daleko, bo tylko pod mur, z którego została wymyta, więc widać, ile centymetrów przez te ponad około 100 lat zostało zabrane ze ściany, ale one spłynęły zaraz pod ścianę. I to jest ten budynek, do którego zmierzamy. Jest to najstarszy budynek, jaki udało mi się znaleźć, budynek zabytkowy w województwie wielkopolskim z gliny ubijanej. Jest to stara obora i stodoła, na pewno budynek gospodarczy z 1748 roku w miejscowości Góra w gminie Pobiedziska. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe odkrycie, bo można do niego również zajrzeć, co skrupulatnie poczyniłem. Budynek jest na wpół otwarty, także można przez rozpadające się drzwi wejść i zobaczyć. Tutaj widzimy już poprzednio zauważony przypadek, że na ścianie z gliny ubijanej są wypełnienia z cegły ceramicznej. Tutaj mamy elementy, które możemy zobaczyć w takiej ścianie. Jest to jakaś sieczka, którą możemy tutaj dojrzeć. Duże kamienie, mniejsze kamienie i to wszystko jest wymieszane w glinie. I teraz troszeczkę przejdziemy do innego tematu. W jaki sposób tworzyć? W jaki sposób tworzono tą glinę ubijaną? Dla tych, którzy dołączyli teraz, czyli po 14 minutach, więc jesteśmy w połowie naszej pół godziny dla gliny. Ja się nazywam Wojciech Owczarzak i zaprosiłem Państwa na prezentację książki Gliniane Zabytki Wielkopolski. I dzisiaj, czyli 22 stycznia, opowiadam o glinobitce, czyli o glinie ubijanej,
kolejnym rozdziale numer 4 z tej książki o ubijaniu mocnym i trwałym. Jeśli Państwo chcą otrzymać tą książkę, wystarczy zajrzeć na stronę fundacja-cing.pl i kliknąć zakładkę publikacje. I kontynuujemy. W książce opisałem również metody, zresztą tak jak w każdym rozdziale, w jaki sposób wykonywano glinę ubijaną w tym wypadku. Tutaj te kilka zdjęć będzie z warsztatów, jakie były przeprowadzone w niemieckim Wangelin, w Europejskim Centrum Budownictwa Naturalnego przez specjalistę, który buduje nowoczesne budynki z gliny ubijanej. Zresztą w Polsce już też mamy pierwsze wykonawstwa tego typu ścian. I tutaj mamy pokazane dwie kubki materiału, który jest niezbędny do właśnie postawienia ściany z gliny ubijanej. Po pierwsze mamy mniejszą część, to jest mniejsza kubka, to będzie glina i mamy do niej, odwrotnie. Mniejsza część to jest, a nie, przepraszam. Większa kubka, mniejsza kubka to będzie piach, a większa kubka to będzie glina, którą trzeba wymieszać. Przepraszam za zamieszanie, aczkolwiek czasami patrząc na zdjęcia, trzeba się dobrze temu przyjrzeć. I teraz tak, jest to wymieszane. Można to wymieszać ręcznie, można wymieszać w mieszalniku, można wymieszać w betoniarce. Cechą charakterystyczną tej techniki budowania jest to, że jest to materiał na wpół suchy. Lekko tylko wilgotny, taki można go zwilżyć dosłownie konewką, ale to tak naprawdę tak, że jeśli tą mieszankę weźmie się do ręki i się ją ściśnie, to po otwarciu ręki ta mieszanka się rozpadnie, więc nie może być ona kleista, bo inaczej nie dałaby się ubić. W ten sposób wygląda mieszanie tej gliny. I teraz w jaki sposób to wymieszać, opowiadam też w tym rozdziale, ponieważ korzystamy tutaj z historycznych norm budowlanych, które zostały wydane w latach 60. w Polsce. Te normy to budownictwo z gliny, masy gliniane i bardzo serdecznie zapraszam do korzystania z tych norm, czy chcieliby Państwo dokonywać takich prób, ponieważ w nich jest jasno napisane, że jeśli mamy bardzo chudą glinę, to trzeba dodać tylko jedną część wypełniacza organicznego i 20 części gliny. Przy chudych glinach wypełniacz organiczny to jedna część, a 15 objętości gliny i tak dalej, i tak dalej. Nawet w normach jest napisane, ile razy całość powinna być wymieszana i jak długo powinna być mieszana. Także też warto sobie odpowiedzieć na pytanie, na które nawet normy nie odpowiedzą, w którym wypadku będzie ta glina, ta mieszanka na glinę ubijaną optymalna. Należy wykonać po prostu próbki i też dzisiaj pokażę, w jaki sposób te próbki można wykonać. To jest szalunek, który został wykonany zgodnie z normami właśnie z lat 60. Jest to też zdjęcie z Muzeum Gliny znajdującego się w Niemczech, które to muzeum pokazuje techniki budowania z gliny, o których też ja właśnie tutaj opowiadam. Jest to szalunek wykonany praktycznie, idealnie z normami polskimi, ponieważ trzeba Państwu wiedzieć, że te normy były równocześnie opracowywane w całych tak zwanych demoludach, bo były opracowywane w Polsce, w Niemczech, w Czechosłowacji, w Austrii, także można te same rysunki spotkać w podręcznikach z różnych krajów z podobnego okresu. Widzimy tutaj specjalne rozpórki, które nadają nam grubość muru, widzimy specjalne kliny, widzimy, że te deski nie są aż zbyt grube, ponieważ są to deski stworzone do wykonywania ręcznego gliny ubijanej. Tu widzimy taki kawałek muru,
który jest jakby w szalunku, tu jest mur surowy, a potem z lewej strony jest pokazany, w jaki sposób zrobić tynk na nim gliniany, potem nałożyć specjalną warstwę łączącą z trochę go zadrapać, potem jest warstwa łącząca takiego laserunku wapiennego i potem nałożony jest tynk wapienny i ta ściana niczym się nie różni od ściany normalnego, konwencjonalnego domu. A tutaj jest zdjęcie z 2015 roku z niemieckich też warsztatów w Angelin prowadzonych. I tutaj jest ten sam szalunek, troszeczkę zrobiony w nowszej metodzie, bo ze sklejki i troszeczkę ulepszonym systemem nie klinów, tylko specjalnych śrub, które pozwalają utrzymać całość szalunku i wypełniane jest to wszystko odpowiednią mieszanką gliny, wypełniaczy mineralnych i wypełniaczy organicznych. Tak tutaj wygląda narożnik. Narożnik jest o tyle ciekawym i specyficznym elementem, że trzeba go całości wypełniać, bo ściany nie mogą jakby dostawać do siebie, tylko muszą być wypełnione jako monolit. I czym ubijać? Wiemy, że trzeba wymieszać, wiemy, że trzeba zrobić szalunek, w którym to wszystko można wymieszać i trzeba ubić. Normy budowlane polskie są też niezmiernie precyzyjne do tego, w jaki sposób trzeba ubijać. Mamy instrukcję taką, że ręczne ubijanie masy glinianej powinno być wykonywane ubijakiem o ciężarze od 10 do 12 kg. To jest szeroki ubijak lub od 5 do 6 kg ubijak wąski. Wąskie ubijaki stosuje się w kątach deskowania oraz bezpośrednio przy ściankach. Ubijak powinno się podnosić na wysokość 30-40 cm, a grubość pojedynczej warstwy po ubiciu powinna zmniejszyć się o około 1 trzecią w stosunku do tej nasypanej na początku. Także w książce znajdą Państwo, bo takie też było moje założenie, praktyczne wskazówki o tym, jak kiedyś wykonywano ściany z gliny ubijanej i w jaki sposób dzisiaj również można je wykonać i w jaki sposób również wykonać próbki. Także można skorzystać z takich ubijaków, które Państwo tutaj mają na zdjęciu, bądź samemu sobie skonstruować. Wiemy, jaka ma być waga, jaka średnica, bo w książce nawet są rysunki z norm budowlanych, które mówią o tym, że duży ubijak to rozmiar w podstawie 20 na 20, a wąski 10 na 20 cm, również jego wysokości. Także ta cała wiedza jest i można z niej korzystać. A tu widzimy proces ubijania, jakby moment położenia ubijaka zrobionego z kawałka cełownika stalowego, bardzo twardego, wytrzymałego, odpornego, on nie pęknie w żaden sposób. Jest to zdjęcie udostępnione przez Stowarzyszenie Artur z Niemiec, przez Zuzanę Kieruflową, która ma specjalny ośrodek, w którym kształci osoby zainteresowane w budownictwie glinianym, takim jakim my też prowadzimy, Fundacja Centrum Inicjatyw Naturalnych. I tu widzimy, że jest szalunek zrobiony z płyt wykorzystywanych przy szalunkach betonowych, ale jest to też możliwe. Tu mamy już po ubiciu, a widać, jest to wszystko zbite, ale też mogą Państwo zobaczyć, co tam w środku się znajduje, że to są duże kamienie, nawet spore, takie wielkości pięści, mniejsze, średnie, także tę ścianę można wypełnić naprawdę różnego rodzaju frakcją. Tutaj jest powrót do góry w gminie Pobiedziska. Tak mi się dzisiaj te zdjęcia układają. Do miejscowości Góra w gminie Pobiedziska, w której to można zobaczyć w tym oknie, jaka jest grubość ściany. To jest około 40-50 cm. A tu z kolei widzimy coś, co zachwyca społeczność architektów i odbiorców gliny ubijanej na całym świecie tak naprawdę. Od Australii przez Amerykę Południową, Amerykę Północną, Europę, Azję i Afrykę. Tak naprawdę możliwości
pięknych, organicznych, naturalnych kolorów, które mogą być zastosowane w glinie ubijanej i w ten sposób ta ściana jest tworzona. Tu widzimy po zdjęciu szalunków, które widzieli Państwo wcześniej na zdjęciach, jak taka ściana na świeżo ubita jest, jak wygląda, bo jednym z zaleceń w ubijaniu ściany jest jak najkrótsze utrzymywanie szalunku blisko materiału, którym szalunek był wypełniony i dlatego po ubiciu, po zakończeniu szalunki natychmiast się zdejmuje, dziury po łączeniach się wypełnia i tak naprawdę wtedy budowanie z gliny ubijanej jest zakończone, czeka się na wyschnięcie. Tutaj widzimy zdjęcia też muru wyciętego z zabytkowego starego budynku w Niemczech północnych, gdzie w murze jeszcze na świeżo włożono ceramiczne kawałki, czy to starych naczyń, czy cegieł, które powodowały, że po zdjęciu szalunku całość była bardziej chropowata i ułatwiała tynkowanie wapnem całości ściany monolitycznej, co nie było łatwe. A tutaj mamy zdjęcie szalunku, takiego, który można sobie wykonać w warunkach naszych. Mamy grubość, szerokość i w takim szalunku możemy wykonać próbkę. Ta próbka po zrobieniu może wyglądać w ten sposób, czy może być bardziej kwadratowa, czy mniej, także możemy sobie dokonać we własnych warunkach, możemy sobie przygotować próbki, które po wyschnięciu będziemy widzieć, w jaki sposób się zachowują, czy pękają, czy nie pękają, czy może się obsunęły, może były źle zastabilizowane, czyli ubite, czy nasza mieszanka w ogóle się sprawdziła. W czasie procesu wysychania takiej próbki widzimy, ile taka próbka tak naprawdę wysycha, ale warto sobie zrobić próby, ponieważ one prowadzą do tego, że one mogą poprowadzić do tego, że nasza przyszła ściana będzie optymalna. To jest element, od którego chciałem zacząć, a na którym pewnie zakończę dzisiejszą prezentację. Jest to wnętrze obory w Górze, miejscowości Góra, wieś Góra, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Widzimy wysoką podmurówkę, widzimy gliniane ściany na obwodzie, jako też ściany jakby działowe. Widzimy, że były one też wybiałkowane, to wybiałkowanie już straciło swoją pierwotną postać. Pamiętajmy, że ta obora ze Spichrzem u Góry ma 270 lat, ponieważ datuje się na 1748 rok, więc jest to leciwy obiekt, ale cały czas obecny. A tu widzimy zdjęcie już z innego domu, który można zobaczyć, jakie elementy w ścianach z gliny ubijanej mogły tam być. To były, tak jak wcześniej mówiłem, to były nawet kamienie wielkości pięści mogły się zmieścić w takim murze z gliny ubijanej. Ten budynek już widzieliśmy. To jest budynek w gminie Oborniki, w miejscowości Kowalewko. A tutaj widzimy najsłabszy element każdej konstrukcji. Jest to styk dwóch różnych powierzchni. Tutaj mamy poddasz, jakby styk dachu ze ścianą. Widzimy spękania w bardzo grubym tynku wapiennym. I widzimy też ścianę ubijaną w swojej pierwotnej formie. A to taka zagadka, gdzie może Państwo napotkali już taki budynek. Będziemy mówić też o glinobitkach z angielskiego zwanego coop, a dzisiaj mówiłem do Państwa o
budynkach z gliny ubijanej, angielski rammed earth, można zauważyć różnicę pomiędzy dwoma tymi technikami, taką, że z gliny ubijanej były budowane rzeczywiście bardzo duże budynki o znaczących rozmiarach. Przeważnie były to stodoły, były to duże jakieś obory, ale też wiemy, że pałac w Tarchominie też był zbudowany z gliny niewypalanej, gliny ubijanej. I co najważniejsze, bardzo ważny jest ten element, że glina ubijana czy ma 100, czy 150, czy tak jak dzisiaj widzieliśmy, 200, ponad 70 lat, cały czas funkcjonuje i działa. I głównym celem, jaki sobie powziąłem, tworząc książkę Glinane zabytki Wielkopolski, jest pokazanie, że glina niewypalana w budynkach historycznych cały czas występuje, że warto ją udokumentowywać, że są to bardzo cenne budynki. Jest ich o wiele więcej niż wiatraków, jest ich o wiele więcej niż, ośmielam się powiedzieć, niż zabytkowych budynków z drewna. Aczkolwiek chciałbym to odkryć z Państwem na naszej grupie Polska Gliniana na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Tam już jest prawie 300 osób, które przeżywają odkrywanie Polski właśnie publikując z różnych zakątków budynki z gliny niewypalanej. A dzisiaj nasze spotkanie już powoli dobiega końca. Ja się nazywam Wojciech Owczarzak, jestem autorem książki Gliniane zabytki Wielkopolski. Dzisiaj już będę kończył i serdecznie zapraszam do wejścia na stronę www.fundacjamyślnikcin.pl, zakładka publikacje. Tam dowiedzą się Państwo, jak mogą otrzymać książkę Gliniane zabytki Wielkopolski. Przyszłe spotkanie, nie chcę mówić na razie kiedy, ale zobaczymy, będzie ono w temacie glinobitek, czyli angielskiego cob. Jeśli z Państwa ktoś dopiero teraz dotarł na live, pamiętajcie Państwo, że będzie on obecny na stronach fundacji, na stronach naturalnego tynkowania i wzornictwa, na fanpage'u oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, a także na kanale YouTube Wojciech Owczarzak. Serdecznie pozdrawiam, życzę miłego weekendu, do zobaczenia.